wszyscy aż stanęli. W lutym 2018 roku nowym prezesem Orlenu został Daniel Obajtek. Mam tu odwagę powiedzieć. Jestem menadżerem, zarządzam firmą, bliżej mi jest do biznesu, ale jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nie boję się tego powiedzieć, ani nie będę tego ukrywał. Zaledwie 3 tygodnie po tym, jak zasiadł w fotelu prezesa, były wójt zdecydował się rozpocząć proces połączenia Orlenu z Lotosem. Podpisaliśmy list intencyjny. Podkreślmy, decyzja zapadła 3 tygodnie po jego wejściu do spółki. Przekaz był jasny. Polityczna decyzja zapadła, znaleziono też wykonawcę. To wszystko w tej chwili jest takim powiedzeniem, że chcemy to zrobić. To jest zadanie biznesowe. Skoro była wola polityczna, Orlen zwrócił się do Komisji Europejskiej o zgodę na przeprowadzenie fuzji. Dlaczego musiał to zrobić? W skrócie, bo Bruksela bardzo pilnuje, by na żadnym ze wspólnych rynków nie pojawiła się tak zwana nadmierna koncentracja, czyli mówiąc w uproszczeniu, monopol. Dlaczego? Bo monopol to brak konkurencji, a brak konkurencji rodzi patologie związane chociażby z ręcznym sterowaniem cenami. To jest wielki dzień dla całego koncernu. Ale... Po ponadrocznym procesie negocjacji, wyraźnie podkreślmy, to Orlen przedstawił komisji propozycję tzw. środków zaradczych, czyli propozycję tego, co z przejmowanego majątku Lotosu sprzeda. Stwierdzają to wprost dokumenty komisji. 22 czerwca 2020 roku strona zgłaszająca przedłożyła ostateczny, poprawiony pakiet środków zaradczych. Mamy zgodę Komisji Europejskiej na połączenie. Nieprawdą są zatem takie, wielokrotnie powtarzane twierdzenia, m.in. ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Ta sprzedaż części udziałów nie Lotosu, tylko rafinerii gdańskiej nastąpiła nie dlatego, że to było jakieś widzimisię prezesa Obajtka, zarządu Orlenu, czy kogokolwiek z rządu, czy z osób, które o tym decydowały. Była to realizacja warunków, które sformułowała Komisja Europejska. Byliśmy zmuszeni. Bardzo dobry pomysł. Jeszcze raz. Pomysł fuzji to pomysł polityków Prawa i Sprawiedliwości. Warunki fuzji sformułował Orlen. Komisja natomiast sprawdziła, czy po ich spełnieniu nie powstanie monopol, a później je zaakceptowała. Na co dokładnie się zgodziła?